Tak, było ciężko. Zespół z Torunia postawił nam w pierwszej tercji wysoką poprzeczkę, ale zdobyliśmy bramki i ułożyliśmy to spotkanie pod swoje dyktando. Mimo dalekiej podróży, możemy powiedzieć, że mecz nie był dla Was z dużym wyzwaniem. Teraz kolejne mecze chyba trudniejsze. Ale ja bym tego nie nazwał, że nie był wyzwaniem. Wiadomo, my gramy o inne cele niż Toruń, a po podróży nie miało to dla nas większego znaczenia. Potrzebowaliśmy troszkę dłużej się rozgrzać i zaczynaliśmy mecz. Dziękuję tak naprawdę. Wszystkiego dobrego. Mariusz, strzelna bramka trochę osłodziła wynik, ale porażka 6-2 na pewno boli. No tak, niestety przegraliśmy mecz. Nie jest nam łatwo. W każdym meczu walczymy o jak najlepszy wynik. Jednak na razie gramy z bardzo silnymi przeciwnikami i ciężko o punkty. Chyba nie ułatwia wam to wszystko, że macie mecz dzień po dniu praktycznie, no bo dopiero co wrócicie z Sanoka. No tak, musimy się przestawić na to tempo ekstraligowe. Jest bardzo duża przepaść między pierwszą ligą a ekstraligą. W pierwszej lidze graliśmy 2 mecze w tygodniu, teraz gramy praktycznie co 2 dni. Nie jest łatwo, ale będziemy dawać siebie wszystko i walczyć do końca. Przed wami mecz z Unią Oświęcim. Ta drużyna wydaje się być bardzo mocna na początku sezonu. No tak, każda drużyna jest mocna, szczególnie u siebie, natomiast my do każdego meczu podchodzimy bardzo poważnie i jedziemy tam oczywiście po punkty. Mocno ta formacja już zmęczona, no ale jest szansa na kontrę. Kukuski nie ma szansy, jeszcze strzał, jest 1-1. Łątra faura Liszewskiego, Michał Kalinowski dobija strzał. Daniela...